głosowe na WhatsAppie. Hej, witajcie ponownie w głosowych na WhatsAppie. Wiecie co? Mówię w 6 językach, ale tylko jednym nie na żenującym poziomie. I może wam zaprezentuję próbki w każdym z tych języków w moim wykonaniu? Pomyślę jeszcze, czy się odważę. W czasie nagrywania odcinka będzie we mnie ta myśl dojrzewała i zobaczymy, czy jestem gotowa tak się skompromitować przed moimi słuchaczami. A wy z której grupy ludzi jesteście? Należycie do tych, którym nauka języków obcych przychodzi bardzo szybko, łatwo i przyjemnie? Już w czasach szkolnych bez problemu oglądaliście sobie doktora House'a bez polskiego lektora. Czy z tej drugiej grupy, której reprezentanci nazywają siebie samych beztalenciem językowym i wstydzą się odezwać, powiedzieć chociażby jedno zdanie po angielsku w towarzystwie? A, ja jestem z tej drugiej i chciałabym teraz powiedzieć kilka słów do tych, którzy mają właśnie podobne odczucia jak ja. Chciałabym zachęcić was, żeby nie poddawać się swoim kompleksom i żeby mimo wszystko próbować, nawet jeżeli boicie się, że narazicie się na śmieszność, żeby mówić i poprzez to dać sobie szansę na progres. Mam w planach odcinek językowy, w którym będziemy się wymieniać pomysłami na różne ciekawe metody nauki języka obcego, ale ten to będzie tylko taka moja pogadanka, opowiadanie o tym, jak cała przygoda językowa wyglądała w moim przypadku. Bo czasami dostaję wiadomości typu: wow, ale super, że mówisz w tym języku, w tamtym języku, wow, ale ekstra. A ja wciąż mam sobie bardzo, bardzo dużo do zarzucenia, bo naprawdę przy żadnym języku obcym nie wspięłam się na zadowalający poziom. I właśnie dlatego chcę tym niepewnym, tym zakompleksionym, tym, którzy uważają, że nigdy nie dadzą rady sobie swobodnie gadać w obcym języku, chcę pokazać, że mimo to, mimo braków, mimo śmiesznego akcentu, mimo popełnianych błędów, jest możliwe życie w innym języku. I trzeba dać sobie szansę na rozwój. Jeżeli nie próbujesz, nie wyjdziesz z tej swojej strefy komfortu, nie zaczniesz mówić, nie zdecydujesz się, nie pogodzisz się z tym, nie pozwolisz sobie na popełnianie błędów, to nigdy nie podniesiesz tego swojego poziomu. Tylko poprzez popełnianie głośne, otwarte, popełnianie błędów możesz je zniwelować. Więc z jednej strony ja chcę po prostu wytłumaczyć się, przyznać się wam, że moje umiejętności językowe wciąż pozostawiają wiele do życzenia, ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że właśnie jestem bardzo dumna z siebie i zadowolona, że udało mi się przejść taką ogromną metamorfozę, że z osoby bardzo zakompleksionej na punkcie językowym udało mi się przejść do sytuacji, w której wiele drzwi sobie używaniem różnych języków otwieram. Języki, o których będę mówiła, to angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i francuski. A szósty język, którym się posługuję, to język polski. Język polski jest jedynym językiem, w którym czuję się tak swobodnie, którego używam na odpowiednim poziomie, którym potrafię się bawić, potrafię w nim tworzyć, w którym, nieskromnie powiem, czuję się poniekąd utalentowana, to jest mój mocny punkt. Od małego sobie bardzo dobrze radziłam, zarówno na płaszczyźnie mówionej, jak i pisanej. I to się odzwierciedlało i w życiu szkolnym, typu wszystkie egzaminy, matury, tak dalej, widać po punktacji, czy po wynikach olimpiad, że zdecydowanie sobie radziłam. Jak i poza szkołą, wszystko związane z pisaniem, z mówieniem. Moja praca recenzencka, moja praca dziennikarska, praca radiowa, telewizyjna. Więc wiem, że sobie radzę, czuję się pewnie i to jest jedyny język, w którym czuję się tak pewnie. Język polski. Co zresztą? Dobra, zacznijmy od języka angielskiego. To był przez lata jeden z moich największych kompleksów, że nie znam angielskiego. Ja się od małego, od czasów szkolnych uczyłam niemieckiego. Gdzieś tam w międzyczasie w którejś klasie pojawił się angielski dodatkowy. Mieliśmy, nie wiem, jedną, może dwie lekcje tygodniowo, czyli tyle co nic. I pamiętam, no takie mam dziecięce wspomnienia, że nawet przez nauczyciela nie był ten przedmiot traktowany odpowiednio poważnie. I jeśli niektóre dzieciaki chodziły dodatkowo gdzieś do szkoły językowej albo miały prywatne korepetycje, to było widać na tle klasy, że się wyróżniały, a my reszta, która nic nie rozumiała,
rozumiała, niczego nie łapała, byliśmy tak pozostawieni sami sobie i właściwie nie rozwijaliśmy się. I na kolejnych etapach edukacji wciąż ten angielski gdzieś tam był z boku, jako drugi język po niemieckim i stawał się moim coraz większym kompleksem. Bo im dalej w las, im byłam starsza, tym rówieśnicy więcej umieli, tym bardziej oczywiste było dla nich mówienie po angielsku, a mi brakowało podstaw. Ze mną nigdy nikt nie usiadł porządnie, ani ja nie zrobiłam tego jako dziecko, żeby uczyć się od bazy, pomału się wspinać, przyswoić silnie, stabilnie pewne podstawowe rzeczy, zaprzyjaźnić się z tym językiem, mieć ochotę chłonąć go coraz więcej. Nie, mi brakowało tej bazy. W momencie jak w liceum to było normalne, że dużo osób już gadało sobie płynnie po angielsku, podróżowały, wyjeżdżały za granicę, miały jakichś znajomych internetowych, z którymi się porozumiewały po angielsku, oglądały sobie seriale, czytały książki po angielsku. Ja wpadałam w panikę, kiedy miałam gdziekolwiek, przy jakiejkolwiek okazji powiedzieć jedno zdanie po angielsku. Nie rozumiałam piosenek, nie wiedziałam jak wymawiać tytuły piosenek, nawet te, które lubiłam, których słuchałam. Nie wiedziałam podstawowych rzeczy, jak się czyta. No i wiadomo, później przyszły lekcje, do których się coraz bardziej przykładałam. Miałam dobrych nauczycieli w liceum, miałam zajęcia indywidualne poza szkołą również. Więc oczywiście poszerzałam słownictwo, uczyłam się nowych zasad gramatycznych, robiłam ćwiczonka, zdawałam kartkówki, zdawałam sprawdziany, zdałam maturę i to nie najgorzej, bo pisemną na przeszło 90%, ale kompleks pozostał. Totalny paraliż i nieumiejętność używania tego języka. Później na studiach też miałam niemiecki, nie angielski. A raz byłam mentorem studenta, który przyjechał do nas na uniwersytet w ramach programu mobilności Erasmus i miałam się nim zajmować, musiałam odebrać go z dworca, pomóc mu zakwaterować się w akademiku i to był dla mnie przeogromny stres. Rozmawiając z nim przez Messenger na Facebooku używałam słownika, ba, ja nawet rozmawiając po angielsku na Tinderze używałam słownika. No i w ogóle rozmowa telefoniczna z tym Erasmusem to był też jeden wielki dramat. No i później tak wyszło, że my się prawie nie widywaliśmy. On niczego ode mnie nie chciał. Ja pytałam, w czym tam mu pomóc, ale on już miał grupę swoich znajomych i właściwie nie byłam mu jako mentor potrzebna podczas tego jego pobytu w Polsce. Ale raz się zgadaliśmy, żeby do nas przyszedł i ugotował coś typowego dla swojego państwa. Jakąś potrawę, którą zwykł jadać w Indiach. No i właśnie byliśmy we trójkę. Ja, moja współlokatorka i on. I byłyśmy obie po prostu tak skichane na myśl, że będziemy musiały gadać z nim po angielsku. Więc naprawdę, dziewczyny 20 parę lat i ogromny kompleks z powodu nieumiejętności używania języka angielskiego. No i wielki przełom nastąpił w moim życiu, kiedy wyprowadziłam się na Wyspy Kanaryjskie. Byłam au pair na Fuerteventurze. To jest program edukacyjno-kulturowy. Polega na tym, że zamieszkuje się z pewną rodziną i staje się jej częścią. Jesteś jakby starszą siostrą, starszym bratem dla dzieci, które są w tej rodzinie. Masz się nimi opiekować jako niania, ewentualnie pomagać też przy jakichś drobnych pracach domowych, a w zamian za te prace masz wyżywienie i zakwaterowanie i też jakieś tam drobne kieszonkowe. Zarobić na takim projekcie nie zarobisz, co nie jest tak, że wracasz później do domu z kasą. Zdecydowanie nie o pieniądze tu chodzi, tylko o doświadczenie, wymianę kulturową, podróże i właśnie kontakt z językiem obcym. O programie OPECH opowiadam w 7 i 9 odcinku podcastu. Trafiłam do rodziny, w której mama była Polką, a ojciec Holendrem. Mieszkaliśmy na Kanarach, gdzie mówi się po hiszpańsku, więc moja podopieczna mówiła po polsku, po holendersku, po hiszpańsku i po angielsku. Ale ona sobie wybierała, z kim w jakim języku rozmawia. I nie dało się z nią pouczyć hiszpańskiego albo popraktykować angielski. Ona sobie zakodowała, że ja jestem Polką i ze mną można mówić po polsku i zawsze rozmawiała ze mną tylko po polsku. Ale jako, że host mama wiedziała, że ja właśnie mam ogromny kompleks tego angielskiego i że zdecydowałam się na tą rodzinę także dlatego, że wiedziałam, że jakby co to będę mogła rozwiązać wszelkie problemy, wyjaśnić jakieś dziwne sytuacje po polsku swobodnie,
wiedząc o tym, nagadała swojemu mężowi, żeby właśnie próbował we mnie ośmielać ten angielski. I był taki moment, że mamy nie było tam kilka czy kilkanaście dni, gdzieś pojechała w jakąś podróż biznesową i codziennie z host tatą siadaliśmy przy obiedzie i on zaczynał te nasze konwersacje po angielsku. Pytał mnie niby tam o jakieś proste rzeczy, ale później wychodziły z tego dyskusje o ekonomii, o polityce. I to było dla mnie bardzo, bardzo trudne i niesamowicie stresujące. I pamiętam, że pierwsze rozmowy wyglądały tak, że ja prawie nic nie rozumiałam. Kiwałam głową i uśmiechałam się. Jak mówiłam, to głos mi się trząsł, bardzo się bałam tego, że mówię niepoprawnie, nie umiałam znaleźć słów, na których mi zależało, ale z dnia na dzień rozumiałam coraz więcej i pamiętam, że były takie rozmowy, którymi byłam bardzo podekscytowana i dzwoniłam do mojej rodziny do Polski, że dzisiaj gadałam z Vincentem o tym i odpowiedziałam mu to i to. I naprawdę byłam taka podekscytowana tym, że byłam w stanie złożyć dwa czy trzy zdania i odpowiedzieć w miarę płynnie. W tym okresie zaczęłam też oswajać się z hiszpańskim. Robiłam szkolne prace domowe z moją dziewczynką, próbowałam coś tam sama się uczyć na Duolingo, z różnych książek. Ale najsilniej w tym okresie, mieszkając w Hiszpanii, przyswoiłam angielski. Później poznałam mojego chłopaka i z nim rozmawiam po angielsku, dlatego weszłam na zupełnie inny poziom używania tego języka. To jest tak, że ja nie miałam już czasu i przestrzeni na to, żeby tłumaczyć z polskiego na angielski. Ja po prostu musiałam zacząć żyć po angielsku. Bo moje rozmowy po angielsku przestały być sztuczne, przestały być tylko small talkami, przestały być czymś wytworzonym sztucznie na potrzeby praktykowania języka. Ja zaczęłam mówić po angielsku o najbardziej intymnych, najbardziej prawdziwych, żywych sprawach, tak? Jeżeli z kimś żyjesz, no to kontaktujesz się na temat wszystkiego. Mówisz o wszystkim. Mówisz o tym, czego się boisz, co cię przeraża. Mówisz o pięknych rzeczach, o tym, o czym marzysz, czego pragniesz, co ci daje szczęście. Wyrażasz te emocje też w tym języku. Kłócisz się w tym języku, jesteś zła w tym języku, więc zaczynasz myśleć i nawet czuć w tym języku. Przecież kiedy kłócę się ze swoim chłopakiem, to nie myślę sobie, ale z niego idiota i teraz próbuję to przetłumaczyć jemu. Nie, ja po prostu krzyczę i te słowa po angielsku wylewają się z moich ust, wylewają się ze mnie, bo ja w tym momencie czuję po angielsku i drę na niego tą japę po angielsku. Pewne sytuacje ja po prostu przeżywam po angielsku, nie po polsku. Jeżeli spędzam z nim czas, nie wiem, idziemy gdzieś, jedziemy gdzieś, przechodzimy obok czegoś, zauważamy jakąś sytuację, komentujemy ją, to dla mnie to wydarzenie zdarzyło się po angielsku. Jak ja później komuś chcę o tym opowiedzieć, to najwygodniej mi o tym opowiedzieć po angielsku, bo ja to pamiętam po angielsku. W moich emocjach ta sytuacja jest zarejestrowana po angielsku. I jak chcę ją opowiedzieć po polsku, to muszę ją sobie przetłumaczyć z tych angielskich emocji na polski, żeby komuś powiedzieć. I to jest niewiarygodne dla mnie, bo naprawdę w ciągu kilku miesięcy zmieniła się totalnie moja relacja z tym językiem. Przy czym, uwaga, my oboje mówimy słabo po angielsku. I to jest w tym wszystkim magiczne, że myślę, że mam wciąż ubogie słownictwo. W testach mi wychodzi poziom C1, ale absolutnie to tak nie jest. Bo ja mogę rozumieć tekst pisany, mogę rozumieć tekst słuchany, mogę pisać poprawnie, ale później w mowie nie używam żadnych zaawansowanych struktur gramatycznych czy wyszukanych słów. Mówię bardzo prosto, popełniam dużo błędów, czasami naprawdę bazowych, mam śmieszny akcent, ale to, co w sobie wyrobiłam i z czego jestem bardzo dumna i co daje mi dużo radości i rozwiązuje wiele problemów i jak już mówiłam, otwiera wiele drzwi, to swoboda mówienia. Mnie już żadna sytuacja nie zaskoczy, ja nigdy nie stanę jak wryta z otwartą buzią i zabraknie mi języka w gębie. Nigdy nie będzie sytuacji, że czegoś nie wytłumaczę, że nie powiem po angielsku tego, co chcę. Czuję się zupełnie wolna w tym języku, czuję, że wszystko to, co chcę powiedzieć, co chcę wyrazić, to powiem. Może właśnie używając omówień, idąc naokoło, wypowiadając kilka prostych słów zamiast jedno specjalistyczne, bo po prostu go nie znam. Ale absolutnie nie czuję się zagubiona, nie czuję się, że sobie nie poradzę. Śmiesznie, na niskim poziomie, ale powiem wszystko to, czego chcę. Czuję ten angielski.
U nas to jest jeszcze taka sprawa, że mamy też inne języki wspólne, więc my naprawdę bardzo miksujemy, bardzo. No w ogóle to mieszkamy w Hiszpanii, więc jeżeli na przykład chcemy sobie coś opowiedzieć, chcemy zrelacjonować, co się wydarzyło, co nam ktoś inny powiedział, no to rozmawiamy ze sobą po angielsku, więc zaczynamy po angielsku, narracja jest po angielsku, ale za chwilę jak cytujemy te osoby, no to cytujemy po hiszpańsku, później się nie możemy przestawić znowu na angielski, a czasami nie znamy jakiegoś słowa, to powiemy w swoich ojczystych językach i a nuż się zrozumie, bo dużo słów jest podobnych. Albo on rzuci coś z francuskiego. Ja akurat załapię, bo albo znam to słowo, albo jest bardzo podobne do polskiego. No i może ktoś słuchając nas z boku i naszych śmiesznych akcentów mógłby pomyśleć, co? Jak w ogóle oni się komunikują? Przecież żadne z nich nie mówi po angielsku poprawnie. To tak naprawdę w naszej relacji nie ma żadnych granic komunikacyjnych. Jesteśmy w stanie wyrazić wszystko, wytłumaczyć sobie wszystko. Czasami to w ogóle rozumiemy się bez słów. Mamy też swoje takie zagrania, swoje gry językowe. Czasami łączymy sobie różne języki i bawimy się różnymi wyrazami i konstrukcjami. I my nawzajem już je umiemy zidentyfikować. Nauczyliśmy się tych swoich gierek wzajemnie. I jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko. A jakieś 3 lata temu, gdyby ktoś powiedział mi, że miałabym stworzyć relacje w innym języku, byłoby to dla mnie totalnie nieprawdopodobne, niemożliwe. Okay, so I will try to say anything to show you more or less how is my level. I think that I'm not even aware of some mistakes that I make. And I think I always feel that I speak better than then I realized listening to that. So I think, yeah, I'm fluent, I can say everything. And then, oh my god. Such a terrible accent! But I must tell you, all people that have complexes and are afraid to start, to try, because don't wanna sound funny, I must tell you that with my level of English, I had 2 seasons of English speaking broadcast in Spanish radio. So don't worry, just try, just use it. Just start to speak and then we'll see. Improve step by step. Historia z niemieckim już będzie o wiele krótsza. Generalnie uczyłam się niemieckiego 16 lat, a teraz nie jestem w stanie używać tego języka. Więc jest mi bardzo przykro. Chodziłam do klasy niemieckojęzycznej w podstawówce. Na nasz rocznik tylko ta jedna klasa miała język niemiecki jako język wiodący i mieliśmy naprawdę dobre przygotowanie. Nasza nauczycielka była naprawdę wymagająca, a do tego już od małego mieliśmy możliwość praktykowania tego języka, bo co chwila były organizowane jakieś wymiany, młodzież z Niemiec przyjeżdżała do nas, były różne warsztaty, jakieś wycieczki, takie zielone szkoły. My jeździliśmy też, nasza szkoła współpracowała chyba z Cottbus. I to się w ogóle często zdarza. Szkoły w Zielonej Górze i w ogóle na zachodzie Polski często mają różne programy partnerskie ze szkołami z Niemiec. My też stosunkowo często wpadaliśmy do Berlina, tak po prostu zdarzało się, że sobie tam podjeżdżaliśmy z rodziną, czy też właśnie były wycieczki szkolne, więc co jakiś czas była okazja znaleźć się w sytuacji, gdzie tego języka używało się naturalnie. I zawsze nasza klasa brała udział w ogólnokrajowych konkursach języka niemieckiego, takich jak Sprachdoktor czy Deutschfreund. I to było przepiękne, bo widać było, że uczniowie naszej klasy są najlepsi w województwie, bo ile osób od nas się zapisywało do wzięcia udziału w konkursie, tyle pierwszych miejsc było obstawionych reprezentantami naszej szkoły. Czyli my walczyliśmy, a właściwie najczęściej walczyłyśmy, same dziewczyny, między sobą o pierwsze miejsca i zawsze nasza 4, 5, 6 osobowa delegacja z naszej szkoły, z naszej klasy była najlepsza, miała te pierwsze miejsca w województwie i jeżeli nas poszło 5 osób do konkursu, no to dopiero 6 miejsce zajmował ktoś z innej szkoły, z innego miasta. I tylko między sobą skakałyśmy. Czy w tym konkursie ta będzie miała pierwsze miejsca, ta drugie, czy odwrotnie? I ja nie byłam nigdy prymusem. Zawsze mi się udawało gdzieś tam być na 4, na 5, a te pierwsze obstawiały moje koleżanki z klasy, które były najlepsze z niemieckiego. No i później w gimnazjum dalej niemiecki był wiodącym językiem u mnie, ale to był już zupełnie inny styl nauki. A w liceum zaczęłam uczyć się angielskiego i porzuciłam niemiecki, do którego wróciłam później na studiach. Na uniwersytecie zapisałam się na niemiecki, który już wtedy dla mnie był językiem bardzo odległym, bardzo trudno było mi się nim posługiwać. Czułam, że jestem po prostu lata świetlne za poziomem, który miałam w szkole podstawowej.
No i tyle, przeszłam przez studia, były te zajęcia w którymś tam momencie, w którymś semestrze nawet intensywne. Zaliczyłam, nie wiem, na 4 czy na 4+. I niby mam poziom B1, ale absolutnie nie jest to miarodajne. Bardzo ubolewałam nad tym, że kilkanaście lat nauki poszło w las, ale obudziła się we mnie nowa nadzieja, kiedy pracowałam przez jakiś czas w hotelu. Kilka odcinków podcastu o tym traktuję. Pierwszy, jak dostałam moją pierwszą pracę na Teneryfie. Drugi, animator w hotelu dla osób z niepełnosprawnością. Nie za bardzo lubię te dwa pierwsze odcinki. Nagrywałam je w specyficznych okolicznościach i nie podobają mi się za bardzo. Ale później jest ciekawy czwarty, o morderstwie, językach obcych i bezczelnym szefie. I odcinek numer 13, kokaina, zdrada, molestowanie, niesamowite historie moich klientów. I tam właśnie obudziłam mój niemiecki, on trochę odżył, bo próbowałam rozmawiać z klientami, no w ogóle prowadziłam animację po niemiecku. Wszelkie komunikaty, które nadawałam przez mikrofon, mówiłam po niemiecku. Kiedy prowadziłam różne gry, na przykład bingo, no to też nie było dla mnie problemem mówienie tych wszystkich liczb w 3 czy 4 językach, w tym po niemiecku. Ale takie luźne, spontaniczne rozmowy z klientami, no to już zupełnie inna bajka. Ale widziałam z dnia na dzień, jak coraz bardziej się otwieram. Widziałam, że z każdą kolejną rozmową przychodzi mi łatwiej odnalezienie gdzieś tam w odmętach pamięci odpowiedniego słowa. W ogóle najgorzej właśnie było ze słownictwem, bo gramatyki, której raz się nauczysz, nie zapomnisz tak łatwo. Ale mimo, że wiesz, jak ułożyć to zdanie i pewnie jakbym miała rozwiązywać jakieś ćwiczonka gramatyczne z książki, to zrobiłabym to bezbłędnie, to żeby nagle znaleźć te słowa i jeszcze to wypowiedzieć, kiedy automatycznie ci się ciśnie na język angielski albo hiszpański, to żeby powiedzieć to po niemiecku, było mi bardzo trudno. Ale czułam ogromną satysfakcję, kiedy udawało mi się jakieś tam small talki prowadzić. Also, was kann ich in Deutsch sagen? Fast nichts. Ja? Jetzt? Fast nichts. Ich habe 16 Jahre in der Schule Deutsch gelernt, aber seit einigen Jahren habe ich diese Sprache nicht mehr, habe ich nicht benutzt. Mam taką pustkę w głowie. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht mehr sprechen kann. Nie, zupełnie nie czuję tego języka, zupełnie. Ale ten czas spędzony w hotelu pokazał mi, pozwolił mi uwierzyć, mieć nadzieję, że da się obudzić pewne sprawy, których już się kiedyś nauczyło. Słuchajcie, jeszcze została historia z hiszpańskim, włoskim i francuskim. Moja werbalna motywacja dla tych, którym bardzo ciężko uczyć się języków obcych i myślą, że to zupełnie nie dla nich. Pokazanie, że mimo wszystko da się. Jak włożysz w to dużo pracy, to da się, nawet jak wiesz, że nie masz do tego predyspozycji. No ale już gadam tutaj o angielskim i o niemieckim przeszło 20 minut, więc zostawmy sobie hiszpański, włoski i francuski na kolejny odcinek. Moja historia z hiszpańskim jest dosyć długa, więc będę trochę paplać, tak jak o angielskim, ale włoski i francuski to już pójdzie szybko. Więc przede wszystkim próbujcie przełamać swoją barierę wstydu, barierę obawy przed śmiesznością, pozwólcie sobie na popełnianie błędów i cieszcie się, cieszcie, po prostu korzystajcie z tego, bawcie się tym, że możecie się porozumiewać w innych językach, nawet jeżeli nie używacie ich perfekcyjnie. Czekam na wiadomości i komentarze z waszymi historiami językowymi. Zapraszam na facebookowego fanpage'a głosowych na WhatsAppie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję, na razie! Głosowe na WhatsAppie.